kręgielnia lwów salonowych? Tam jest fatalnie! Kręgielnia to twoje wymarzone święte miejsce? Niesamowite, co? Panowie, witajcie w raju! To ta speluna? Od lat jest nieczynna, bo jest za daleko od centrum. Chodźcie! Wiem, że trochę tu pusto, ale wiecie co? W mgnieniu oka możemy przywrócić to miejsce do życia. Morty? Przywidziało mi się. Co ty robisz? Morty ma kłopoty! Czułem to na dachu i wiem, że ty też to wyczułeś dokładnie w tym samym momencie. Jeżeli jesteś z kimś blisko, to tworzy się między wami bardzo silne połączenie. Kiedy będę starał się to zrozumieć, to czy mogę zostać sam na chwilę? Jak to możliwe, że wyczuwamy to samo? No, fantastyczny. Kto to? Pokaż się! Chyba coś mi się przewidziało. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym przywódcą gangu, to jesteś we właściwym miejscu. Czekałem na ciebie, Rio. Doskonale się dogadamy, ty i ja. A teraz się nie ruszaj, to nie będzie w ogóle bolało. Przyszedł Jo i powiedział, że mamy się stąd natychmiast wynosić. Powiedział, że to miejsce jest nawiedzone przez złego ducha. Złego? Ale dopiero tu przyszliśmy. To bardzo nieładnie tak mówić. Słuchaj, faceciku, do mojego gangu nie będą należeli tchórze. Muszę szybko powiedzieć o tym Amidamaru i Jo, zanim stanie się coś strasznego. Dokończ to! Myślałeś, że cię nie zauważę? Wiem, że mnie widzisz. Nie ruszaj się. To ty byłeś z Amidamaru i tym szamanem w kręgielni. Mówili na ciebie, Morty. Jo, mam coś twojego. Spotkałem go, jak się kręcił tam, gdzie nie powinien. Powinieneś go trzymać na smyczy. Morty! Wystarczy! Jeszcze jeden krok, a będziesz kupą popiołu. Nie martw się, Jo. Nie przyszedłem po ciebie. Tylko po samuraja. Pokaż się, Amidamaru. Nareszcie się na tobie zemszczę! Rio, dlaczego Amidamaru? To nie Rio mówi, to tylko jego głos. Życie pozagrobowe nie nauczyło cię kultury, co, Tokagero? Będziesz się tam chował, czy jednak pokażesz nam swoją gębę? No, nie bądź taka bezczelna, mała dziewczynko. Jeżeli wiesz, jak się nazywam, to znasz też moją reputację. Pamiętasz mnie teraz, Amidamaru? To ja, okrutny Tokagero. Przyszedłem skończyć to, co zaczęliśmy 600 lat temu. Okrutny Tokagero przybywa tylko po jedną osobę. Po ciebie, Amidamaru. I dzisiaj wykończę cię na dobre. Co masz do Amidamaru? Przez ten jeden skok zostałbym największym bandytą. Ale właśnie wtedy zjawiłeś się ty i zniszczyłeś mnie. Teraz wróciłem, samuraju. Założę się, że nie przypuszczałeś, że jeszcze mnie kiedyś zobaczysz. Ale kim ty jesteś? Jakimś guru? Jestem okrutny Tokagero! Silny zabójca, bezwzględny morderca! A teraz wasz mały kolega podzieli los tych, którzy ośmielili się wątpić w bezdusznego Tokagero! Trzymajcie się z dala od naszych pól ryżowych! Jeżeli jeszcze raz was nakryje, to pożałujecie! No powiedz, jak to jest, że łamiesz każdy miecz Amidamaru? Mają bardzo dobrą broń, Mosuke! Musimy po prostu naprawić te połamane miecze albo zrobić jeden nowy! Z czego? Żelazo i stal nie rosną na drzewach. Nie mogę nas bronić bez porządnego miecza. Może po prostu pójdziesz do miasta i ukradniesz jeden. Albo zwędzisz jakiemuś pijakowi, albo pójdziesz na pole walki i... Nie chcę kraść! Żaden z nas nie chciał, żeby nasi rodzice zginęli na wojnie. Zostaliśmy sami i musimy się trzymać razem. Ciągle kradną nam jedzenie, więc musimy szybko coś wymyślić. Twój ojciec byłby z ciebie dumny, że nie chcesz kraść. To był wielki człowiek. Po moim ojcu został mi tylko ten myśliwski nóż, który sam zrobił. Czekaj, wiem co zrobimy. Co, Mosuke? Rany, jest niesamowity! To najlepsze ostrze, jakie widziałem! Niezłe, prawda? Ty i ja będziemy drużyną. Wykujesz wiele niesamowitych mieczy i będę największym rycerzem w całej Japonii. Poważnie? To będzie dla mnie ogromny zaszczyt, Amidamaru. Będę wiedział, że ten największy rycerz zaczynał od miecza, który został wykuty z noża mojego ojca. Mój tata byłby zaszczycony, gdyby wiedział, że jego broń została przekazana dalej i jest używana do obrony. Będę nas chronił, Mosuke. Przyrzekam na pamięć twojego ojca. Nazwę go Wiosenny Deszcz. Wiosenny Deszcz na nowy początek. Może Tokagero wyjdzie sam i zaprzyjaźnimy się.
Myślisz, że okrutny Tokagero dołączy do tej bandy ckliwych frajerów? Wiem, że Tokagero nie jest taki zły, na jakiego pozuje. Wyjdź z niego, Tokagero. No już, chodź. Skąd mam wiedzieć, że nie wykopiesz mnie z powrotem do świata duchu? Możesz opuścić Rio, a potem wejdziesz do mojego ciała. Czyś ty oszalał? Co ty wygadujesz? Chyba po moim trupie, jo. Amidamaru? Musisz mi zaufać, w tym człowieku nie ma nic wartościowego. Z kamienia wody nie wyciśniesz. No dobrze, Tokagero, jestem gotowy. Zróbmy to. Zróbmy. Pokażę ci, co się dzieje, jak jest się takim łatwowiernym. To będzie twoja ostatnia pomyłka. Ten mi się bardziej podoba. Rozdział 8, w którym Tokagero dokonuje kolejnej wielkiej rzeczy. Zadziwia wszystkich i kradnie życie młodego szamana. Jo, nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Nie rób tego! Zawsze byłeś naiwny. To koniec. Co? Anna płacze? A, to za dużo! Ja nie potrafię. Kogo ja chcę oszukać? Nigdy nikomu nie zrobiłem krzywdy. Ale skąd on to wiedział? Ponieważ Jo ma pewien niespotykany talent. Jaki? Potrafi w każdym znaleźć dobro. Współczesny świat zapamiętał mnie jako potwora, który zabił 50 królewskich żołnierzy bez powodu. Ale Jo znał prawdę. Wiedział, że jestem dobry mimo tego, co mówili ludzie. I z jakiegoś powodu, którego my nie potrafimy zrozumieć, w tobie też to dobro znalazł. Teraz musisz jedynie odnaleźć się sam, Tokagero. Już tak? Dawno nie byłem dla nikogo dobry. Może zapomniałem, jak to się robi? Pamiętasz, na pewno. Więc wszystko jest dobrze i o nic się nie stanie? Nie powinno, chyba że ja coś zrobię. Nie mogę uwierzyć, że tak się naraziłeś. Po tym wszystkim, co w ciebie zainwestowała. Jeżeli myślał, że jego treningi są ciężkie, to nie ma pojęcia, co go czeka po tym numerze. Rio, nic ci nie jest! Epilog, w którym Tokagero zmienia swoje życie. Pozagrobowe życie i zaczyna od początku. Napiszę ci specjalne podziękowania, jo. Naprawdę? O tak, może na samym dole okładki, małymi literkami. O, dzięki. Wczoraj uczyłem się na szamana. Dzisiaj ukrywam się przed chłopakami w damskiej toalecie w opuszczonej kręgielni. Muszę się leczyć. Według mnie są tylko trzy wyjścia, żeby uratować Mortiego. Jedno wymaga od ciebie, Amidamaru, żebyś poświęcił się dla marudnego Tokagero. Okrutnego! Ale ten chłopiec nie rozumie, że zostałbyś tylko wysłany na drugą stronę, no i stracilibyśmy Jo, więc to wykluczone. Drugi plan to to, że będziesz walczył z całą mocą i tak uderzysz Rio, że przestanie istnieć. No ale wtedy będziemy musieli obejść się bez jego gotowania. Wróć o 6, Shorty! Tak jest, wasza wysokość. Słyszałam! Uciekł mi autobus. Przygotowywaliśmy to danie 25 razy. Ale przynajmniej Anna pomoże Jo w zmywaniu. Dzięki, że pozmywałeś. Przecież miałaś mi pomóc. Ale to było zanim powiedziałeś mi o duchu w kręgielni. Muszę najpierw trochę o nim poczytać. Wiesz, o co mu chodzi? Czy ja wiem? Może. Kiedyś spotykałem wielu bandytów na swojej drodze. Ciężko ich spamiętać. Pewnie czujesz się wyjątkowo. Że co? Jesteś tak samo okrutny jak bystry. Jak niby chcesz zabić ducha, co? To proste. Duch wejdzie w ciało tego dzieciaka, wtedy ja go wykończę. Super, to ja już pójdę. Jo, musimy unikać tylko jedności ducha, prawda? Chyba o czymś zapominasz, to ja rozdaję karty, no! Przynajmniej tę jedną! Zrób z nim co chcesz! Co? Przeczytałam o tobie dokładnie wszystko! Ukrywałeś się, wcale nie kradłeś ani nie zabijałeś! Co ty chcesz powiedzieć, że to Tokagero blefuje? Jeżeli nie, to proszę, pokaż nam, jaki jesteś bezlitosny! A co z Mortim? Trafić kulą w kręgle, wiesz? Ale nie w koryto! No dobra, od teraz masz nową ksywę, B-boy! Korytowy chłopak! No ale co jest nie tak z tym miejscem? Odwrócenie uwagi od problemu wcale go nie rozwiązuje, Magnet. Szefie, ja myślałem, że to dla nas świetne miejsce. Ale ja tak nie myślę. Nigdzie nie znajdziemy naszego świętego miejsca.
Jesteśmy wyrzutkami. Możemy szukać całe życie, ale nigdy nie znajdziemy miejsca, do którego będziemy należeć. Nasze święte miejsce zawsze będzie po prostu poza